Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszych winnych poradników. Jestem teraz w Makro, które pomaga nam w realizacji naszego cyklu i dzisiaj opowiem Wam o winach słodkich. A to dlatego, że zastanawialiśmy się, jakie wina dobrać do deserów. To nie jest taka prosta sprawa, ponieważ większość win, jak się rozejrzycie po półkach w sklepie, tak naprawdę to są wina wytrawne, półwytrawne i one są jednak najlepsze do obiadów. Tudzież no, toastów. A wina słodkie no, to jednak jest wino, które trudno jednak sparować z jakimś daniem, ale właśnie to jest idealne wino do deserów. Zatem mamy wina słodkie białe, mamy wina słodkie czerwone. Jak najlepiej do tego tematu podejść? Zakłada się, że wina słodkie białe dobrze pasują do deserów, gdzie są na przykład nie wiem, bita śmietana, jakieś wszelakiego rodzaju kremy, biała czekolada też na przykład, owoce, więc takie bardziej lodowe sprawy. Tam wino białe, słodkie będzie idealne. Natomiast jeżeli macie desery takie cięższe, mam na myśli pierniki, jakieś wypieki, korzenne wypieki, dużo czekolady, ciemnej, gorzkiej czekolady, wówczas sięgnijcie po wino czerwone słodkie i to takie mocne. Ponieważ wbrew pozorom te cięższe desery są bardziej wymagające, są trudniejszym przeciwnikiem dla wina. Co mogę Wam dokładnie polecić? Z win białych, słodkich mamy muskaty. I mam tu takiego jednego przede mną, jest to amerykański. Tutaj dokładnie jest Moscato. Tutaj jakby nazewnictwo różni się często w zależności od kraju pochodzenia, ale myślę, że łatwo się zorientować, o co chodzi. Zatem jest to niesamowicie słodkie, przyjemne wino. Jest jak soczek. Mam tutaj... Ma bardzo, bardzo wyczuwalny aromat miodu, ma takie cytrusowe nuty i lekki aromat takiego miodu. Jest niesamowite, po prostu niebo w gębie. Więc to jest dobra propozycja. Możecie sięgnąć po Tokaje, szczególnie Tokaja Ashu, czyli takiego najlepszego z Tokaji. Są także ze słodkich win, są także słodkie Rieslingi. Czyli francuskie, niemieckie wina. Opowiadałem Wam kiedyś o Rieslingach, kochamy Rieslingi. Natomiast z win czerwonych mamy przede wszystkim Porto, tak? Przede wszystkim Porto, mocne, ciemne, ciężkie Porto, strasznie słodkie, czyli Porto Ruby. To jest, myślę, najlepsze wino do właśnie pierników. Sami próbowaliśmy, piernik zyskuje nowego wymiaru po prostu. Koniecznie musicie spróbować. Możecie też poszukać w sklepie sherry, takiego prawdziwego sherry, hiszpańskiego sherry, nie takiego taniego sherry wiśniowy, aczkolwiek to jest ciężej znaleźć w Polsce. No i jeżeli natomiast macie wypiek, szczególnie taki drożdżowy wypiek, albo właśnie lekko, nie wiem, cytrusowy wypiek, jakąś bułeczkę, tak, to możecie skusić się i spróbować przełamać ten smak lekko bardziej wytrawnym winem. I tutaj na przykład możecie spróbować połączyć taki deser z Prosecco przykładowo, czyli winem musującym, włoskim, niesamowicie świetnym w smaku, ale które jednak jest bardziej wytrawne. I nie zawsze musicie jakby podążać według tej reguły, która brzmi, że wino do deseru powinno być co najmniej tak samo słodkie jak sam deser, ponieważ jeżeli weźmiecie słodki deser i mniej słodkie wino, wyda ono Wam się jednak zbyt, nie wiem, gorzkie, powiedzmy. Kwaśne, tak. Tak jak mówi Paulina, kwaśne. Więc czasami tę zasadę można łamać. Jeszcze Wam dopowiem już na koniec, że słodkie wina to są nie tylko desery, to także na przykład kuchnia azjatycka. To także na przykład sushi, bądź wszelakiego rodzaju inne nudle, ale także pasztety, tak? Więc warto mieć w domu słodkie wino, ponieważ to jest naprawdę uniwersalny trunek.
To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was do odwiedzania naszej strony www.kotlet.tv, gdzie do każdego z naszych wideo odcinków zamieszczamy jeszcze długi tekst, który tłumaczy wszystko to, o czym opowiadałem. I pamiętajcie o tym, żeby pochwalić się tym, jakie są Wasze typy słodkich win. Ponieważ jest tego trochę, a ja tylko dotknąłem czubka góry lodowej. Cześć, pozdrawiam Was, pa, pa.